Dzień dobry Państwu. Magdalena Kik, Radek Baszuk. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Wokandy. Proszę Państwa, jest z nami dzisiaj szczególny gość, Igor Tuleja. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Sędzio. Witam. Dzień dobry Panie Sędzio. 27 lutego bieżącego roku Prokuratura Krajowa podała, że zwróciła się do Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym o wydanie zgody na odebranie de facto immunitetu panu sędziemu. Dziś odbyło się kolejne posiedzenie w pana sprawie. Tak, to już był trzeci termin w sprawie, bo z tego co pamiętam, najpierw wyznaczono to na 10 marca, później 20. I w efekcie dzisiaj, 9 czerwca, moją sprawą zajmowała się tak zwana Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym. I tyle. Będziemy pytać dalej. Panie sędzio, rozstrzygnięcie, które zapadło, jest rozstrzygnięciem obiektywnie dla pana korzystnym. Izba Dyscyplinarna postanowiła o nieuwzględnieniu wniosku prokuratury, a zatem przysługuje panu immunitet sędziego. To rozstrzygnięcie z tego, co już wiemy, bo na stronach Sądu Najwyższego pojawił się komunikat, oparte zostało na stwierdzeniu, iż wniosek prokuratora nie może zostać uwzględniony, albowiem zachowania, które tenże prokurator panu zarzucał, znajdowały swoje oparcie w przepisach kodeksu postępowania karnego. Był pan uprawniony do podjęcia takich decyzji, a zatem nie ma mowy o przekroczeniu uprawnień, niedopełnieniu obowiązków, a zatem nie ma mowy o przestępstwie urzędniczym. Tak więc z jednej strony mamy bez wątpienia korzystne dla pana sytuacji procesowej rozstrzygnięcie, z drugiej jednak mamy do czynienia z wydaniem tego rozstrzygnięcia przez organ, którego pan konsekwentnie nie nazywa sądem. To sytuacja być może nieoczekiwana. Jak wpływa ona na pańskie postrzeganie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? Moje stanowisko nie zmieniło się. Sytuacja jest rzeczywiście absurdalna, ponieważ ja działałem zgodnie z prawem i wtedy, kiedy prowadziłem posiedzenie, na którym rozpoznawałem zażalenie na decyzję prokuratora o umorzeniu śledztwa i również postępowałem zgodnie z przepisami dzisiaj, kiedy nie stawiłem się przed tym quasi sądem. Natomiast sam zarzut prokuratora no jest na tyle absurdalny, że nawet osoba, która nie jest sędzią, a która zajmowała się moją sprawą w tak zwanej Izbie Dyscyplinarnej, uznała, że no prokurator nie ma racji i jakby kolejny absurd, że wszystko to było badane przez coś, co nie jest sądem. Ja oczywiście podtrzymuję to, że Izba Dyscyplinarna jest organem w ogóle nieprzewidzianym w naszej konstytucji jakimś specsądem, że zasiadają w niej osoby, które zostały powołane w wątpliwej procedurze przed neo-KRS-em, a co najważniejsze, mamy przecież postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia, które zawieszało tak naprawdę funkcjonowanie tego ciała w Sądzie Najwyższym. Więc to wszystko no z jednej strony pewnie jest dosyć humorystyczne, że jestem absolutnie niewinny i nie naruszyłem jakichkolwiek przepisów czy procedury karnej czy przepisów kodeksu karnego. Postawiono mi zarzut, który pewnie jest jakąś realizacją zamówienia politycznego, a całą sprawą
zajmowało się coś, co nie jest sądem i na dodatek, żeby pogłębić ten chaos, wydało jeszcze słuszne rozstrzygnięcie. Innego nie mogło wydać. Ta sprawa, wniosek o uchylenie immunitetu panu sędziemu postrzegany był no chyba zasadnie jako kolejna próba wywołania tak zwanego efektu mrożącego skierowanego do sędziów, w szczególności tych sędziów, którzy zaangażowani są w obronę praworządności i nazwijmy to wprost, są krytyczni wobec tego programu działań wobec sądów, wobec szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, który stał się wizytówką partii rządzącej. Obserwując w szczególności ostatnie dni, mam na myśli poniedziałkowe demonstracje w całej Polsce, dzisiejszą poranną demonstrację przed Sądem Najwyższym, obserwując aktywność prawników, sędziów, ale nie tylko przecież sędziów w mediach społecznościowych, którzy, no można powiedzieć, że chyba gremialnie, przynajmniej jeżeli chodzi o tych, którzy w mediach społecznościowych istnieją, opowiedzieli się po pańskiej stronie. Obserwując reakcje organizacji międzynarodowych, prawniczych, sędziowskich, nie tylko europejskich, także tych o zasięgu światowym, wydaje się, że to się nie udało, że ten efekt mrożący wywołał zjawisko przeciwne. Konsolidację środowiska prawniczego i jednoznaczne opowiedzenie się w tak zakreślonym, jak zrobiła to prokuratura, sporze po pańskiej stronie. Proszę powiedzieć nam, czy czuje pan to wsparcie środowiska i czy można przyjąć, że pańska sprawa, ta konkretna sprawa dotycząca uchylenia immunitetu, powodować będzie w przyszłości pewnego rodzaju konsolidację wokół wartości, o których pan bardzo często w swoich wypowiedziach mówi? Rzeczywiście atak na sądownictwo trwa od 2015 roku. Mój przypadek nie jest jedynym przypadkiem, bo sędziowie praktycznie od 5 lat są szykanowani w rozmaity sposób przez rządzących. Mamy i postępowania dyscyplinarne, i postępowania karne, i szykany typu przenoszenie sędziów z jednego wydziału do innego wydziału, przykład pana sędziego Bilińskiego z Sądu Warszawskiego, który przez całe życie zawodowe zajmował się prawem karnym i od paru miesięcy zajmuje się sprawami rodzinnymi. Ale rzeczywiście, tak jak pan mecenas powiedział, mam wrażenie, że ten opór i ta konsolidacja i środowiska prawniczego, nie tylko sędziowskiego, ale generalnie przecież bronią praworządności i sędziowie, i adwokaci, i radcowie, i prokuratorzy z obywatelami. Bo to jest ważne, że i wczoraj, i dzisiaj na tych demonstracjach kluczową rolę odgrywali właśnie zwykli obywatele, którzy stanęli w obronie mojej osoby, ale tak naprawdę w obronie wszystkich sędziów, którzy bronią tej praworządności. I to jest bardzo budujące. I to jest ważne, że to pokazuje, że to, o czym mówią sędziowie, którzy krytykują deformę wymiaru sprawiedliwości i walczą o te wartości zapisane w Konstytucji, to jest zrozumiałe przez obywateli i te wartości są po prostu nasze wspólne obywatelskie. Panie sędzio, a proszę powiedzieć, czy jest to jedyne takie postępowanie dyscyplinarne toczące się przeciwko panu? Sprawa o immunitet była związana z postępowaniem karnym, które było prowadzone. Nic mi nie wiadomo, aby toczyło się jakieś inne postępowanie karne, co nie wyklucza, jak my prawnicy wiemy, że jakieś postępowanie się toczy, o którym nie wiem. Natomiast oczywiście były
rozmaite postępowania, można je nazwać dyscyplinarnymi, gdzie musiałem składać wyjaśnienia, czy na piśmie, bądź byłem przesłuchiwany. No ale w porównaniu z postępowaniem karnym to rzeczywiście jakaś drobnostka. Ich było kilka, już nawet nie pamiętam, czego czy dotyczyły? 6, czy 8. Dotyczyły mojego udziału w spotkaniach z obywatelami w Lublinie, w Gdańsku. Dotyczyły pytań prejudycjalnych, dotyczyły wypowiedzi na temat neo-KRS-u. Dotyczyły, miały związek z udziałem w festiwalu Jurka Owsiaka, Poland Rock Festival. I na pewno było ich troszeczkę, ale no były na tyle, żeby użyć jakiegoś, myślę, że nie musimy tutaj owijać w bawełnę, były na tyle idiotyczne, że po prostu ich już nie pamiętam. Nie wiem, czy one się toczą, czy się nie toczą. No ale... Czyli nie wie pan nic na ten temat, czy są zakończone definitywnie? Nic nie wiem, nie jestem informowany, jaki jest etap tych postępowań. To jest standardowa procedura, nie informuje się. Wydaje mi się, że tak, może w dobie walki o lasy i żeby nie marnować drzew na niepotrzebny papier, może to jest rzeczywiście rozsądne podejście rzeczników dyscyplinarnych. Że są dyskretni. Panie sędzio, dla dużej części społeczeństwa jest pan bez wątpienia pewnego rodzaju symbolem. Symbolem niezależnego sędziego. A w tym społeczeństwie jednak istnieje dość wyraźny podział. Myślę, że możemy zaryzykować twierdzenie, że dla innej części tego społeczeństwa, nie mniej istotnej, pewnego rodzaju symbolem jest zapewne pan sędzia Piotr Schab. Przypomnijmy, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Panowie, przepraszam, pozwoliłem sobie to sprawdzić, jesteście w zbliżonym wieku. Jestem młodszy i przystojniejszy. O 2 lata, panie sędzio. Jesteście w zbliżonym wieku. Pan sędzia jest młodszy. Obaj przez chyba okres 20 paru lat orzekaliście i orzekacie w warszawskich sądach. Przez dość długi okres orzekali panowie w tym samym sądzie okręgowym, bodaj w tym samym wydziale. Wasze drogi zawodowe zapewne wielokrotnie się przecinały. Macie, jak rozumiem, podobne doświadczenia zawodowe z racji wieku, z racji stażu, z racji podobnego charakteru spraw, które przecież przez lata prowadziliście. Symbolizujecie jednak dwie dość diametralnie odmienne postawy wobec relacji pomiędzy sądami a władzą polityczną. Obaj, może ostatnio równie często, mówicie o niezawisłości sądów i niezależności sędziów. No nie sposób jednak nie zauważyć, że rozumiecie je inaczej. Dlaczego? Co się stało? Co się z wami stało? Z wami sędziami? Żeby jeszcze bardziej skomplikować, czy może postawić jeszcze większy znak zapytania, to powiem tak, że rzeczywiście z nadrzecznikiem dyscyplinarnym znamy się, kurczę, no myślę, że więcej niż 25 lat, znamy się ze studiów. Byliśmy na tym samym roku na aplikacji. Tego samego dnia zdawaliśmy egzamin zawodowy, odbieraliśmy pierwszą nominację na sędziów sądów rejonowych. Rzeczywiście, jak były szkolenia, wyjeżdżaliśmy razem, mieszkaliśmy w jednym pokoju. Czy sądziliśmy... przyjaźniliście się? Byliście blisko ze sobą kiedyś? No,
Pewnie można nawet byłoby to nazwać przyjaźnią. Rzeczywiście orzekaliśmy w jednym wydziale, zasiadaliśmy razem w jednych składach zawodowych. No i rzeczywiście nagle okazało się, że bardzo się różnimy. Chyba. Z czego to wynika? Nie wiem. Nie wiem, ale to znaczy, no, najprościej byłoby odpowiedzieć. Nie jest to przykład. Nie wiem, czy to jest przykład Piotra Schaba, ale moje obserwacje są takie, że osoby, które w dzisiejszych czasach zmieniły poglądy, bo na przykład wśród tak zwanych sędziów ministerialnych jest wielu byłych członków Stowarzyszenia Justicja. Osoby, które dzisiaj zmieniły poglądy, ich wolta jest związana z tym, że otrzymali awanse, otrzymali rozmaite funkcje, otrzymali dodatkowe płatne zajęcia i wydaje mi się, że takie najprostsze, ale pewnie też najbanalniejsze wytłumaczenie to byłoby, że pewnie robią to dla pieniędzy, bo może jestem naiwny, ale nie wyobrażam sobie, żeby można było po prostu zmienić poglądy o 180 stopni. Kiedy razem z rzecznikiem dyscyplinarnym byliśmy na aplikacji i byliśmy asesorami, później młodymi sędziami, wydaje mi się, że ta wizja świata u nas była taka sama. Nie różniliśmy się. Poza tym, że byłem młodszy i przystojniejszy zawsze. Panie sędzio, zaryzykuję taką tezę, nie wiem czy popularną, ale jestem do niej głęboko przywiązany, że Prawo i Sprawiedliwość nie wymyśliło, ani nie wykreowało braku społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Inną rzeczą jest, że wykorzystało go dla własnego interesu i ideologicznych projektów, ale to jest kwestia nie mieszania jednego z drugim. Wydaje się, że wymiar sprawiedliwości nie był najbardziej udanym dzieckiem III Rzeczpospolitej. Pan sędzia o tym już wspomniał przy okazji swoich postępowań dyscyplinarnych, że często bierze udział w spotkaniach na terenie całego kraju z ludźmi, którym te kwestie wymiaru sprawiedliwości nie są obojętne. Zakładam, że nie są to wyłącznie prawnicy, że przychodzą także ludzie niezwiązani zawodowo z wymiarem sprawiedliwości. Co mówią i o co pytają? Jaki obraz wymiaru sprawiedliwości sądów wynosi pan z tych spotkań? I jakie oczekiwania pod jego adres? Też może powiem kilka słów na temat tych spotkań, bo to też pewnie jest dowód na to, nawiązując do słów pani Manowskiej, która pełni urząd pierwszego prezesa, że chyba właśnie jestem z innej stajni niż pani Manowska, bo ja uważam, że sędzia nie powinien się w tej swojej aktywności ograniczać wyłącznie do sali sądowej, natomiast powinien choćby uczestniczyć w takich spotkaniach obywatelskich, które są bardzo ważne. Wierzę, że one są ważne dla obywateli, bo większość uczestników tych spotkań to nie są prawnicy, ale też one są ważne dla mnie. Na tych spotkaniach to nie wygląda tak, że to jest takie gadanie ex cathedra i ja się wymądrzam, tylko jakby staram się przedstawić punkt widzenia sędziego, zwykłego sędziego, na to, co się dzieje w naszym kraju, w obszarze wymiaru sprawiedliwości, jak ja rozumiem prawo, jak rozumiem pewne instytucje, ale też właśnie zapoznaję się z tym, co na ten temat myślą zwykli obywatele.
Więc jeśli mówimy o edukacji, to jest to taka edukacja, która działa oczywiście w obie strony. I to jest to rzeczywiście o tyle ciekawe, że ludzie słucha, jak przede wszystkim widzą ten wymiar sprawiedliwości, co by zmienili, czego oczekują od prawa, od sądów. I tutaj oczywiście jest mnóstwo wspólnych płaszczyzn, że wszyscy widzimy, że sądy są niewydolne. Prawdopodobnie to wynika z tego, że ta kognicja sądów, sprawy, którymi mają się sądy zajmować, no, rośnie, a nie jest zmniejszana. Ilość spraw, która wpływa do nas z roku na rok, pomimo tego, że sędziowie kończą coraz więcej spraw, ilość tych spraw jest coraz większa. Procesy trwają z roku na rok coraz dłużej, czyli pomimo tego, że ustawodawca ciągle manipuluje tymi przepisami, wychodzi na to, że te procedury są niewydolne. Też oczywiście my sędziowie próbujemy realizować ten postulat pani profesor Łętowskiej, że to, co robimy na tych salach rozpraw, język, którym posługujemy się, ma być zrozumiały nie dla prawników, że to nie mają być popisy oratorskie na jakichś konkursach krasomówczych dla aplikantów, tylko to ma być język zrozumiały dla stron, czyli dla ludzi. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie. Panie sędzio, a ja chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie. Proszę powiedzieć tak czysto po ludzku. Nie boi się pan o swoją przyszłość. Bo ja mam wrażenie, że te działania Izby Dyscyplinarnej, KRS-u i wszystkich pozostałych są obliczone stricte na to, żeby rządzić panu krzywdę w sensie takim, że pozbyć się pana z wymiaru sprawiedliwości. Mówiąc to, co mówię, podobnie jak moje koleżanki i koledzy z sądu, robiąc to, co robimy od 5 lat, oczywiście liczyliśmy się z rozmaitymi scenariuszami, również z jakimiś ciężkimi dla nas rozwiązaniami. Natomiast no, odwagi, determinacji, umiejętności nazywania rzeczy po imieniu uczymy się i od pani redaktor, z którą znam się z ulicy, no powiedzmy ze zgromadzeń. Czas jakiś. Okay. Czy z panem mecenasem, który broni obywateli pro bono i broni również prawników, sędziów pro bono, więc tego się nauczyłem od państwa i od innych obywateli i innych prawników, którzy walczą o praworządność. To ja bym podsumowała, że uczymy się od siebie wzajemnie. Jeśli tak, od pana też. Jeśli tak, to świadczy, że jesteśmy z jednej stajni i to nie jest stajnia pani Manowskiej. Manowskiej, zdecydowanie nie. Panie sędzio, jest taki sposób tłumaczenia tych złych ocen społecznych wymiaru sprawiedliwości, który tak naprawdę sprowadza się do twierdzenia, że z sądu połowa zainteresowanych musi wyjść niezadowolona. A skoro tak, to sąd nie jest i nie będzie, czy też nie może być miejscem wzbudzającym pozytywne emocje. Czy pan sędzia ten pogląd podziela, a w szczególności, czy no nie jest jednak tak, jeżeli mówimy o tych społecznych ocenach, które są z założenia subiektywne i być może bywają krzywdzące, że ten człowiek, który jest konsumentem wymiaru sprawiedliwości, tak naprawdę oczekuje, no oczywiście poza tym, że zgodnego z interesem, jego interesem rozstrzygnięcia, które nie zawsze musi nastąpić, ale ma dość proste oczekiwania, tak, że zostanie wysłuchany, że będzie traktowany z szacunkiem, będzie rozumiał to, co się dzieje na sali sądowej, i wreszcie zostanie bezstronnie osądzony.
Może jest tak, że ludzie cenią tego rodzaju sposób postępowania sądu, bo właśnie uznają, podkreślę subiektywnie, bo wcale tak przecież być nie musi, że prowadzi on do sprawiedliwych decyzji. To jest pytanie tak naprawdę o nie tyle rolę, co obraz sędziego za stołem sędziowskim. Czy mamy tu, no powiem wszyscy, w tej chwili już mam na myśli chyba jednak wszystkich prawników, także, bo przecież nie tylko wy sędziowie, ale także my pełnomocnicy, oskarżający, prokuratorzy, czy nie mamy tu więcej do zrobienia? Na pewno tak. Jeśli dobrze rozumiem, to generalnie chodzi o tak zwaną kulturę sali sądowej, czy podejście sędziego do stron procesu. Oczywiście no sędziowie są różni i też słyszymy o skandalicznych sytuacjach, do których dochodzi na sali sądowej i które świadczą o tym, że jeśli sędzia tak się zachowuje, jak to opisują media, to po prostu nie powinien pełnić takiej służby. Ja wydaję różne rozstrzygnięcia, różne orzeczenia, które są skarżone. Niektóre są utrzymywane w mocy, inne są uchylane, choćby rękami pana mecenasa, który często skarży moje postanowienia czy wyroki. Krótko mówiąc, pewnie one są mądre albo niemądre, natomiast ja staram się pracować nad tym, żebym pamiętał przede wszystkim o tym, że sądzę czyn, nie człowieka. Nie pozwalam sobie na jakiekolwiek wycieczki pod adresem stron procesu. Też staram się nie oceniać osoby, która siedzi na ławie oskarżonych, tylko tak jak powiedziałem, sądzę czyn, którego ta osoba się dopuściła. Jeśli zachowuję granice i pilnuję tej kultury, wydaje mi się, że strona, nawet jeśli przegra proces, no, podchodzi do tego ze zrozumieniem. Nie czuję jakiejś złości czy negatywnych emocji do tego sądu. Może też to naiwne, ale mam takie wrażenie. Często na przykład spotykam moich oskarżonych na ulicy, którym sieknają jakąś solidną pajdę i oni się kłaniają i mam wrażenie, że nie mają osobistego żalu. Panie sędzio, to, że spotyka pan pod sądami, tak jak dziś, wczoraj, obywateli, którzy krzyczą murem za Igorem, to wydaje się już rzeczą naturalną, taką oczywistą bardzo. A proszę powiedzieć, czy spotyka pan na ulicy ludzi, że tak powiem, zwolenników stajni pani Manowskiej? Oczywiście, że tak, że społeczeństwo jest podzielone i część osób rzeczywiście krzyczy murem za Igorem, część krzyczy Igor za murem. To mniej więcej się tak rozkłada 50-50. Tak po połowie? Mam wrażenie, że tak, natomiast zdarzają się i głosy poparcia, i jakieś obelgi. Nawet pan mecenas był dzisiaj świadkiem na ulicy, że ktoś mnie zaczepiał w taki mało wybredny sposób. No ale też dzisiaj na przykład miałem taką sytuację, że po tym, co się działo pod Sądem Najwyższym, kiedy przechodziłem przez Plac Krasińskich, zatrzymał się autobus, pan kierowca zatrąbił i pomachał ręką. To miłe, prawda? To dodaje siły? No pewnie, to tak, daje. Radek, a ja bym ciebie chciała jeszcze poprosić, opowiedz proszę, co spotkało cię dzisiaj, dlatego że
istniała taka groźba, że dzisiejszy program będę musiała z panem sędzią poprowadzić w pojedynkę, czyli sama nie nazwałbym bez ciebie. Tego groźbą. Jakkolwiek istniało takie istniała prawdopodobieństwo. Taka możliwość, istniała taka możliwość. Powiedz, dlaczego tak by się mogło stać? Już mówię. Otóż to chyba można nawiązać, jeżeli już mówiliśmy wcześniej o tych hasłach, które są skandowane bądź prezentowane, a dotyczą pana sędziego, jest jeszcze jedno. Dzisiaj Tuleja, jutro ty. I z uwagi na to, co się stało wczoraj, dzisiaj, ono nabiera chyba specjalnego dość znaczenia. Otóż w dniu wczorajszym, w godzinach późnowieczornych, została zatrzymana i jest zatrzymana do chwili obecnej kobieta, która była zaangażowana w akcję, która została zwizualizowana w postaci plakatów, które mogliśmy obserwować na wiatach przystanków autobusowych, a plakatów krytycznych wobec pana ministra Szumowskiego. Kobieta ta została zatrzymana w swoim własnym domu, w obecności swoich rodziców, w obecności swojej nieletniej córki. A przyczyną zatrzymania jest rzekome zacieranie śladów przestępstwa, które miało polegać na, i tu uwaga, kradzieży z włamaniem do tychże gablot reklamowych na wiatach przystanków autobusowych. A kradzież miała dotyczyć wiszących tam plakatów. Wartością mienia zaboru jest kwota 450 zł. W dniu dzisiejszym, mimo zatrzymania, nie zostały przeprowadzone żadne czynności procesowe, które powinny nastąpić w sytuacji osoby, którą pozbawiono wolności. Kiedy zapewne została zatrzymana ta kobieta? Dziś czy wczoraj? Wczoraj w godzinach wieczornych. Protokół zatrzymania opiewa godzinę 22. Faktycznie nie mogła już dysponować swoją osobą, powiedzmy, godzinę wcześniej. No i to jest takie chyba właśnie podsumowanie tego hasła, o którym mówiłem. Wczoraj i dzisiaj żyliśmy sprawą pana sędziego. Miały miejsce demonstracje pod Sądem Najwyższym. Także wczoraj i dzisiaj rano. W tym samym czasie obok nas dzieją się rzeczy, które w moim przekonaniu nie powinny być akceptowalne. Oczywiście o tę sprawę, jako o sprawę przyszłą, pana sędziego pytać nie będziemy. Rozmawialiśmy o dzisiejszym posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej. Szukaliśmy też odpowiedzi na pytanie o społeczną rolę, społeczne zaangażowanie prawników, ich odpowiedzialność i podmiotowość. Najprawdopodobniej jest tak, że instytucje anonimowe nie mają zdolności do legitymizacji i społecznej prawomocności. Rozmawialiśmy z sędzią, o którym można powiedzieć wszystko, ale nie to, że jest anonimowy. Naszym gościem był pan sędzia Igor Tuleja, Magdalena Kik, Radosław Baszuk. Dziękujemy. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Dziękujemy pani sędzio. Dziękuję.